Profilaktyka to najlepszy sposób na dbanie o własne zdrowie. Ewentualne wczesne wykrycie choroby nowotworowej umożliwia bowiem szybkie rozpoczęcie procesu leczenia, a im wcześniej procedury medyczne zostaną wdrożone, tym większe szanse na całkowite wyleczenie. Wychodząc naprzeciw potrzebom zainteresowanych, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Fundacja Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala w Brzozowie, Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas zorganizowali 4 lutego bieżącego roku onkologiczną Białą Sobotę. Akcja promocji zdrowia odbywała się w Światowym Dniu Walki z Rakiem. W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Jest to fantastyczna okazja, żeby zadbać o swoje zdrowie. I tutaj w szpitalu w Brzozowie organizowana jest Biała Sobota właśnie po to, żeby każdy z nas chociaż na chwileczkę się zatrzymał, zastanowił się, co jest ważne w naszym życiu. Bo tak naprawdę ważne jest nasze zdrowie, nasze życie. I ten dzień jest możliwością, żebyśmy zadbali o swoje zdrowie, przyszli wykonać badania profilaktyczne, żebyśmy się dowiedzieli, że jesteśmy zdrowi, wszystko jest w porządku, a jeżeli cokolwiek wyjdzie, to podejmujemy dalszą diagnostykę i szybko dochodzimy do zdrowia. Udzielamy porad różnorakich dzisiaj pacjentom. Oprócz porad lekarskich mamy również komplet badań dla pacjentów, badania laboratoryjne, USG piersi, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej dedykowanej dla palaczy, jak również mamografię robimy dla kobiet i cytologię. Jeżeli będzie ona z programu, to będzie wykonana oczywiście z programu profilaktycznego. Jeżeli nie, jest zlecona przez naszych lekarzy. Mamy również dwie fundacje, które nam pomagają. Jest to Fundacja Langa naszego szpitala, jak również Fundacja Stowarzyszenie Sanitas Sanoka. Biorą udział w naszej akcji również dietetycy pod egidą Sebastiana Opalińskiego, jak również dietetyków, którzy przyjechali do nas pomóc nam w tej akcji z Sanoka. W miejscu, w którym się znajdujemy, obecnie znajduje się punkt pobrań badań laboratoryjnych. Pacjenci, którzy są już zarejestrowani w dzisiejszym dniu podczas Białej Soboty, schodzą do nas po wizycie lekarskie i w tym właśnie miejscu mają pobierane badania laboratoryjne. Następnie są rozprowadzani do kolejnych miejsc wedle zleceń lekarskich. Jest to albo poradniaka, albo rentgen, albo breast cancer unit, gdzie następuje ciąg dalszy badań w ramach Białej Soboty. Są to badania, które są bardzo potrzebne, zwłaszcza dla tych pacjentek, które nie mają innej takiej motywacji albo dostępu do tego, żeby te badania wykonać. Są to badania, które pozwalają wykryć wczesne postaci raka, czy to raka szyjki macicy, czy raka piersi, a także stany przedrakowe. Taka inicjatywa jest bardzo ważna, zwłaszcza w dobie okresu po pandemii COVID-19, ponieważ spotykamy się z dużą ilością nowotworów, które wcześniej nie były rozpoznane. My jako lekarze obserwujemy bardzo duży wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Obserwujemy późną wykrywalność nowotworów. Wykrywamy nowotwory w zaawansowanych stadiach. Dlatego takie akcje jak dzisiejsza są bardzo potrzebne. Bardzo zachęcamy przyszłych pacjentów do tego, by brali udział. My jako fundacja i jako szpital w Brzozowie mamy w planach organizowanie akcji takich jak dzisiejsza, czyli Białych Sobot, minimum 2 razy w roku. A najważniejsze, że na takie akcje pozytywnie odpowiada społeczność. Wszak na Białą Sobotę zarejestrowano całkiem sporą liczbę zainteresowanych badaniami. Uważam, że takie soboty organizowane w ramach profilaktyki jakichkolwiek chorób są bardzo potrzebne. Sama z nich korzystam i bardzo polecam. W rodzinie jakieś choroby związane z jamą brzuszną albo onkologiczne, trzustka. U pana, którego przed chwilą badałem, nic niepokojącego nie znalazłem w tym badaniu, w związku z czym zalecam kolejne badanie profilaktyczne za około 12 miesięcy. W dzisiejszych czasach promujących zdrowy styl życia nie mogło również zabraknąć porad żywieniowo-dietetycznych. Prowadzimy również porady dietetyczne, uświadamiając pacjentom, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest dbanie o zdrowy styl życia, o zdrową dietę. Nasze panie dietetyczki przeprowadzają badania ankietowe z pacjentami, mają pacjenci przeprowadzaną dokładną analizę masy ciała, badając objętość tkanki tłuszczowej, procent zawartości tkanki mięśniowej i mają również ustalany
specjalistyczny, dostosowany do danej osoby plan żywieniowy. Myślę, że taka forma jest bardzo ważna i jest bardzo ważna jest forma uświadamiania pacjentom, że najważniejsze w naszym stylu życia jest profilaktyka, zapobieganie chorobom poprzez odpowiedni styl życia, poprzez odpowiednią dietę. A podsumowanie akcji wyglądało następująco. W badaniach profilaktycznych wzięło udział 150 osób. Wykonano około 80 badań USG jamy brzusznej i USG piersi, 30 mammografii, 35 zdjęć klatki piersiowej i 135 badań laboratoryjnych.